że jak coś ciekawy człowiek, no posłucham. W filmie Pierwszy Polak na Marsie jest mowa o takim projekcie Mars One, czyli takim projekcie, który ma wysyłać ludzi na Marsa w jedną stronę, czyli bez tej możliwości powrotu. No i pan Kazimierz ma właśnie takie marzenia, żeby na tego Marsa polecieć. Tak jak wywołam tutaj na początku naszej rozmowy Henryka Fasta. Jak go porównuję z panem Kazimierzem, to są tacy bohaterowie, którzy mają ogromne, którzy mają wielkie marzenia. Henryk Fast marzy o pięknej dziewczynie, pan Kazimierz marzy o Marsie. To, powiedzmy, czy to jest jakiś taki klucz, w jaki sposób ty też wybierasz bohaterów do tego filmu? Myślę, że to jest bardzo podświadoma, że po prostu ściąga mnie siła pasji bohaterów i Wydaje mi się, że próba jakichś w tym państwie interweniowych, w tym kontekście, 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 w tym kontek
Ja bym chciał, żebyś to zrobił, bo ty masz wiele nareszcie. Ja myślę, że ty za on mnie krytykuje i ocenia i tak, tak. Jak sobie robił kiedyś, on cały czas, jak to by się stało, bo też, bo to, że 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 to,
Janek,
Żeleba podżywasz nawet do 20%. Odwiedź nasz profil na Facebooku i pobierz kupon. Do zobaczenia w chwili. Prowadzisz swoją firmę i chcesz kupić samochód? Wizyty w salonach i porównywanie wielu ofert to już przeszłość. Poznaj mobilnych doradców sprzedaży z Opel Auto Żoliborz. Zaprezentujemy Ci wybrany samochód wraz z najlepszą ofertą jego zakupu i to w wybranym przez Ciebie miejscu. Już dziś umów się na spotkanie z mobilnym doradcą sprzedaży Opel na www.autożoliborz.pl. Już od jutra w MediaMarkt akcja Rata Gratis. Zrób zakupy, a my zapłacimy za Ciebie jedną z Twoich rat. Na przykład nowy robot odkurzający Samsung o dużej mocy ssącej za 1599 zł. Oficjalnie teraz są zelce, wszystko i to oficjalnie, nie ma się tego chować. Radio to pierwsze radio informacyjne. Nawet żona nie wiedziała, gdzie on idzie. On idzie do Betel. Już ponad 4 godziny poznański sąd dopełnił jednak wnioski po aresztowaniu Wiktora. Wiatrak i Trybunał ustawy w sprawie elektrowni wiatrowych zaskarży Platforma. Przez najbliższe 2 tygodnie mogą rosnąć ceny paliw o danych informacjach gospodarczych. Wciąż nie ma decyzji sądu w sprawie aresztowania lub wypuszczenia na wolność Józefa Miliora. Były senator, europoseł i opozycjonista w PRL-u usłyszał zarzuty przyjęcia 2 łapówek 46 tysięcy złotych. Nie przyznaje się do winy, odmawia składania wyjaśnień. Prokuratura chce też aresztować mojego asystenta i jednego z biznesmenów, którzy mieli wręczać łapówki. Nowoczesna chce wyjaśnień w sprawie odwołania Roberta Gaja z partii wiceministra spraw zagranicznych. Poseł Adam Szłodra zwrócił się do szefa sejmowej komisji do spraw służb specjalnych o zwołanie posiedzenia i zaproszenie. Platforma zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawę wiatrakową. Taka decyzja zapadła na posiedzeniu gabinetu cieni PO. Stanisław Gawłowski uważa, że ustawa utrudnia inwestycje związane z elektrowniami wiatrowymi, bo zgodnie z jej zapisami miejsc, w których będzie można stawiać wiatraki, zostało bardzo niewiele. Polityk Platformy przypomina też, że zgodnie z unijnym pakietem energetycznym klimatyczna Polska ma do 2020 roku zabrać 15% energii ze źródeł odnawialnych. Zapytał wypowiedź zanieczyszczeń, co odwołało tegoroczną uroczystość parfumową z wybuchu kopalni w katastrofie w kopalni Rudna, w której zginęło 8 rolników, a 9 zostało rannych. Z zaplanowanej uroczystości odbędzie się jedynie msza w intencji ofiar. W kopalni Rudna w Polkowicach zakończyła się już pierwsza wizja lokalna po katastrofie, ale komisja powypadkowa ma pracować dalej, bo zniszczenia pod ziemią okazały się ogromne. Później do pracy przystąpiła ekspercja Wyższego Urzędu Górniczego. Śledztwo w sprawie śmierci górników prowadzi prokuratura w Legnicy. Słuchasz informacji to kafe. Rosyjski statek Krasnodar Progress, który miał dostarczyć swoją radę w Niemiecku do stacji kosmicznej, został utracony łączność krótko po starcie, być może spadł. Rzuciliśmy rejonie Chin albo Oceanu Spokojnego, informuje agencja TASS, powołując się na źródło branży kosmicznej. Możliwe też, że statek oddzielił się od rakiety nośnej, ale zaczął się zniżać i spłonął w atmosferze. Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos jeszcze nie wypowiedziała się. Solidarności i prawa do obrony. MSZ w Pjongjangu zapowiada też, że poczynić bardziej zdecydowane kroki w odpowiedzi na rezolucję. Chłopnik ofiar AIDS odsłonięto dziś w centrum Amsterdamu do kilkumetrowej wysokości liczydło mające unaoczniać rolę liczby w życiu chorych na AIDS. Jak wyjaśniają inicjatorzy pomnika, to liczenie komórek, tygodni bądź lat przedłużenia życia, ale także liczba zmarłych przyjaciół. Odliczane mają też być dni do chwili, kiedy AIDS wreszcie przestanie zabijać. Co roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Posłów PiS zgodnie krytykuje opozycja. Dorota Rutkowska z PO mówiła, że projekt wprowadza hierarchizację do administracji. To jest stawianie na łóżce wylejowanej pozycji. Tak jest dramatem. Eliminacja, czyli wyeliminacja naruszyła te góry zablokowane miejsce. Przewodniczący z Nowoczesnej krytykował przepis mówiący, że to wojewoda, a więc organ rządowy wyraża zgodę na zgromadzenie. Najbliższe 2 tygodnie to niestety dalszy wzrost cen paliw na
stacjach. Teraz na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 4,58 zł za wodę 4,44, a za autogaz 2,22. Najbiedniejsi podatnicy odczują podwyższenie kwoty wolnej od podatku dopiero w 2018 roku. Marek, podkreślała, że korzyści wynikających z podwyższenia tej kwoty do 6600 zł nie będzie widać w miesięcznych rozliczeniach podatkowych. Zaliczki będą pobierane od wszystkich podatników do wysokości ich dochodów z granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Będą pobierane przy zastosowaniu stawki 18% i podatek będzie pomniejszony o kwotę wolną taką samą jak bieżący w roku. Z korzyści z podwyższenia kwoty wolnej dopiero wszystkie te osoby uzyskają w rozliczeniu rocznym za 2017 rok, a zatem w 2018 roku. Kwota wolna od podatku wzrosła do 6600 zł, ale tylko dla tych, którzy rocznie zarabiają. Dla tych, a tamtych nie. Będzie ona stopniowo spadać.